na terenie naszego szpitala w Grójcu, w Powiatowym Centrum Medycznym, jak widzimy, wiele zmian dotyczących wizualizacji budynku, ale i poprawy warunków pracy. Skończyliśmy kilka ważnych i takich, można powiedzieć, historycznych inwestycji. Termomodernizacja, gdzie środki są pozyskane z jednostki również Marszałka Województwa Mazowieckiego. I ostatnia inwestycja, która dobiega końca, przebudowa całego oddziału wewnętrznego na górze, oba skrzydła wykonane i dodatkowo cały teren zagospodarowany, poprawa warunków ciągów pieszojezdnych tu przed szpitalem, można powiedzieć, i dookoła szpitala, bo i drogi dojazdowe do SOR-u i drogi do lądowiska. Szanowni Państwo, znajdujemy się na terenie szpitala powiatowego w Grójcu. Ogromna satysfakcja z działań, które zostały wykonane w ostatnim czasie w naszym szpitalu. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kilkadziesiąt milionów złotych na remont tego szpitala. Szanowni Państwo, jest to inwestycja pierwsza od 50 lat tak poważna.